Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Bóg mówi, nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Psalm 119, werset 89 oraz Księga Izajasza, 55 rozdział, 3 werset. Cudowna księga. Biblia jest księgą, która nie ma sobie równych. Jest najbardziej kochaną i niestety również, ale i najbardziej pogardzaną książką. Jest najbardziej poczytną książką na świecie, ale w wielu krajach wciąż się z nią walczy. Jest to książka, która zawiera rzeczy tak proste, że nawet dzieci mogą je zrozumieć. Jest też tak głęboka, że urzeka najbystrzejszy umysł. Biblia mówi z autorytetem o kwestiach, które są niezwykle ważne dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia, kultury czy uwarunkowań. Dostarcza odpowiedzi na pytania, które bez niej pozostałyby bez odpowiedzi. Biblia została napisana w ciągu 15 wieków, czyli około 1500 lat, przez około 40 autorów, którzy pochodzili z bardzo różnych klas społecznych i żyli w różnych miejscach. Pomimo tak wielkiej różnorodności, Biblia wykazuje wspaniałą jedność nauczania i myśli. Fakt ten można wyjaśnić jedynie tym, że wszyscy pisarze byli natchnieni Duchem Bożym, od pierwszej do ostatniej strony, o czym mówi nam m.in. drugi list Piotra 1,21, drugi list Piotra 1,21. Albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przynoszone proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci ludzie Boży. A także pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, 10 werset. Nam zaś Bóg objawił przez Ducha swego, albowiem Duch wszystko przenika i głębokości Boże, bo któż z ludzi wie, co jest w człowieku, jak tylko Duch człowieczy, który w nim jest. Tak też i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Boży. Ale my przyjęliśmy nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam jest od Boga darowane. Tak możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian. Co też i mówimy, nie tymi słowy, których ludzka mądrość naucza, lecz których Duch Święty naucza i do duchowych rzeczy duchowe stosujemy. Ale zmysłowy człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem są mu głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ duchowo bywają rozsądzane. Ale duchowy rozsądza wszystko, lecz sam od nikogo nie bywa rozsądzany, albowiem któż poznał umysł pański, aby go miał uczyć, ale my umysł Chrystusa mamy. A także 2 Tymoteusza 3,16. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset. Całe pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku karceniu, ku poprawie, ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. Zatem widzimy jednoznacznie. Każdy, kto odmawia postrzegania Biblii w ten sposób, musiałby wierzyć w literacki cud. Byłoby to porównywalne do sytuacji, w której 40 osób ze wszystkich zakątków świata spotkałoby się bez wcześniejszego porozumienia. Każdy z nich przyniósłby kawałek marmuru, który złożyliby razem, niczego nie zmieniając, i wyszedłby posąg o idealnych proporcjach. Biblia jest Słowem Bożym. Kiedy czytamy ją szczerze,
czujemy, że przemawia do nas sam Bóg. Niezliczone osoby mogą to potwierdzić. Ja potwierdzam to, że czytając Słowo Boże wiem, że mówi do mnie Bóg bezpośrednio. Biblia jest Słowem Bożym, wystarczającym Słowem Bożym, dlatego możesz w pełni jej zaufać.